gościem jest pan Wojciech Mickuna, były zawodnik, trener koni, olimpijczyk, założyciel szkoły Prohibikopono i portalu hipologia.pl. Panie Wojciechu, w trakcie pana długiej już kariery spotkał się na pewno pan z bardzo wieloma różnymi podejściami do koni. Czy może nam pan powiedzieć, co ukształtowało pana dzisiejsze spojrzenie na konie? No, życie. Życie i wieloletnie kontakty z tymi zwierzętami, bo to już 57 lat, jak konie są w moim życiu właściwie obecne cały czas. Codziennie, mogę powiedzieć w ten sposób. Więc no, doświadczenia życiowe zbierane z własnej praktyki i z rozmów z ludźmi, z obserwacji, z lektury literatury, która coraz bogatsza jest, coraz lepiej dostępna. Jeździectwo jest taką dyscypliną, gdzie spotykamy się z bardzo różnymi podejściami do konia. Część z metod jest siłowych, część osób zdecydowanie się im przeciwstawia. Czy jest jakieś takie wydarzenie w pana życiu, które przekonało pana do tego, że raczej to podejście delikatniejsze jest bardziej odpowiednie? No, jest takie wydarzenie w moim życiu, które bardzo zaważyło na mój stosunek do koni, w ogóle na moją filozofię postępowania z końmi. To był mój start na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium bardzo dawno temu, w 1972 roku. Bo dzisiaj to już jest zupełnie niemożliwe, ale mnie się tak przytrafiło, że ja wystartowałem w olimpiadzie na koniu, na którym siedziałem od miesiąca i na którym nigdy w życiu wcześniej nie startowałem w żadnych zawodach. Dzisiaj to jest abstrakcja zupełna. Dzisiaj trzeba spełnić wiele wymagań, żeby się zakwalifikować. Trzeba zdać wiele egzaminów, żeby uzyskać możliwość startu w igrzyskach. W tamtych czasach było inaczej. I ten mój start zakończył się niepomyślnie, bo obydwaj z tym koniem o mało nie przepłaciliśmy życiem. Działy się dziwne rzeczy, to jest dość długa historia. Myślę, że osobna audycja musiałaby być, żeby zrelacjonować dokładnie, jak to było. W każdym razie ja po powrocie z tych igrzysk zacząłem intensywnie zastanawiać się nad tym, co się dzieje ze zwierzętami, że się w pewnym sytuacji zachowują tak, jak się zachowywał ten koń. On się zachowywał tak, jakby był, mówiąc trywialnie, rąbnięty jakiś, nienormalny. I śledząc historię tego konia, robiąc taki investigation, czyli poszukując, co się z tym koniem działo, zaczynałem odnajdywać źródła tych jego zachowań. No i to zaważyło na tym, że zupełnie zacząłem się bardziej interesować różnymi dziedzinami związanymi z końmi, czyli przede wszystkim psychologią. Zacząłem szukać literatury, studiować, czytać, żeby się po prostu dowiedzieć rzeczy, o których wcześniej nie bardzo miałem pojęcia, bo po prostu się nad tym zastanawiałem. No i to był taki przełomowy moment. Od tego czasu zrozumiałem, że konie są od milionów lat takie, jakie są, a to, jak się zachowują i co się z nimi dzieje, to ludzie mają na to olbrzymi wpływ. I to właściwie od ludzi zależy 90% tego, jak te konie później, jak się zachowują i co się z nimi dzieje. Mówił pan, że szukał pan różnych informacji. A czy był ktoś albo jakaś książka, która w istotnym stopniu wpłynęła na pana zmianę? W pewnym momencie pojawiła się taka książka, ale wcześniej był ktoś. Tym ktośem to był mój ojciec, który był od początku moim trenerem, ale ja, jak to bywa zwykle, ja dzisiaj powtarzam takie powiedzenie dość znane, że gdybym był taki mądry, jak byłem, a taki młody, taki mądry, jak jestem, a taki młody, jak byłem, to wiele rzeczy by wyglądało inaczej. Ja wtedy miałem 20 parę lat i byłem młodym człowiekiem. Z perspektywy lat uważam, że dość głupim. Nie słuchałem tak dokładnie tego, co mi usiłował przekazać mój ojciec, bo wydawało mi się, że jestem tak mądry, że właściwie co tam ci ludzie sprzed wojny, to niewiele wiedzą.
Dopiero po latach zrozumiałem wiele rzeczy, kiedy już było za późno. To jeśli chodzi o pytanie, czy był ktoś. A później pojawiła się książka, która nie tyle zmieniła, ile mi bardzo, bardzo pomogła, bo mnie uświadczyła, lektura tej książki przekonała mnie, że to, co myślę, te wnioski, które wyciągam, są słuszne, bo to był książka Monty Robertsa, która się wiele lat temu pojawiła w Polsce, została wydana przez jakieś poznańskie wydawnictwo, nawet niespecjalnie z końmi związane, ale jakoś tak się złożyło. Ja tą książkę dostałem w momencie, kiedy miałem wykonać podróż pociągiem z Poznania do Warszawy. Zabrałem ją do pociągu i jak zacząłem czytać, to na stacji Warszawa Wschodnia konduktor mnie pociągnął za rękę, mówi: panie, od 20 minut ten pociąg już nie jedzie dalej, bo stoi do końcowej stacji. Tak mnie to pochłonęło, bo tam znalazłem potwierdzenie wielu rzeczy, które sam gdzieś tam wywnioskowałem i wydawało mi się, że tak jest. A tu nagle człowiek, który miał tak niezwykłe doświadczenia i takie możliwości sprawdzenia w praktyce wielu rzeczy, pisze właśnie to samo, więc... To, jeśli chodzi o książkę, to właśnie Monty Roberts, ta jego pierwsza książka, Człowiek, który słucha koni, chyba taki był tytuł. W swojej pracy trenerskiej na co dzień spotyka się pan z wieloma jeźdźcami, z wieloma problemami jeźdźców. Czy może nam pan powiedzieć, jakie to są problemy najczęstsze, jakie to są najczęstsze problemy, z którymi się pan spotyka? Teraz trenuję już tak raczej sporadycznie. Reaguję na zapotrzebowanie, więc jak ktoś dotrze do mnie i zapyta, czy nie zechciałbym pomóc, to pomagam. Ale no, mam doświadczenia trenerskie moje są dość poważne, bo zacząłem dość młodo pracę szkoleniową. To już chyba będzie ze 40 lat ponad. I jak pan pyta o problemy, no to generalnie powszechnym problemem to są nieodrobione lekcje z podstawówki, ja to tak nazywam, czyli brak solidnego, podstawowego wyszkolenia. Ludzie idą na skróty, korzystają z porad nie do końca douczonych pomocników, którzy jak już sami nie spadają z konia za często, to już się czują na siłach, żeby uczyć następnych. I w ten sposób te błędy i niedociągnięcia są powielane. I ludzie dość szybko chcą dojść do efektów, już są gdzieś, wydaje mi się, że są już bardzo wysoko, ale ciągle coś im nie wychodzi, no, nie mogą przekroczyć jakiegoś progu. No i jak bardzo szybko jestem w stanie zrozszyfrować, gdzie jest przyczyna. No, jak ktoś się abecadła nie nauczył, to trudno, żeby powieść napisał. No, coś tam na skrobie, ale to nie będzie to, o co chodzi. Więc brak solidnego wykształcenia tego podstawowego to jest problem, który skutkuje tym, że ludzie sami sobie produkują problemy. Mój ojciec miał takie różne powiedzenia, które pamiętam do dzisiaj i czasami je cytuję. Więc jedno z takich powiedzeń to było takie: jak sobie paskudzisz do własnej kieszeni, to się nie dziw, że ci śmierdzi. Czyli ludzie najpierw sami produkują problemy, a potem zastanawiają się, jak to teraz rozwiązać, co z tym zrobić. Powszechny problem to jest, wszyscy się zastanawiają, co tutaj zrobić, żeby mój koń się rozluźnił. No skoro szukają problemu, żeby rozluźnić konia, to znaczy, że on jest sztywny. Tylko nie zastanawiają się, dlaczego on jest sztywny. A on jest sztywny dlatego, że oni od lat robili wszystko, żeby ten koń był sztywny. I nagle jak się zorientowali, że jest sztywny, to on już jest tak sztywny, że teraz w zasadzie spowodować, żeby on się z powrotem rozluźnił, jest bardzo trudno. A to się bierze właśnie z braku wiedzy, z braku znajomości tych zwierząt. Jak się nie wie, z jakim ma się do czynienia zwierzęciem, jak ono funkcjonuje, to podstawowa rzecz. Ja od dłuższego czasu zadaję ludziom takie standardowe moje pytanie. To jest: jak długo na planecie Ziemia żyją konie? I ludzie, którzy od lat jeżdżą konno, nie mają zielonego pojęcia. Jak usłyszą to pytanie, to podejrzewają, że pewno długo, to skoro facet pyta, to pewno długo. I zwykle pada odpowiedź: no, przed Chrystusem. No, na pewno przed Chrystusem. Jak dawno przed Chrystusem? A to jest podstawowa informacja, która pomaga zrozumieć bardzo wiele rzeczy. Bo konie na planecie życia, Ziemia, żyją od 50 milionów lat.
Jeździectwo to nie jest tylko trening jeździca, ale też, a może przede wszystkim trening koni. I z No jakimi tak. problemami koni się Pan spotyka najczęściej? To jest właśnie sztywność, czy to jest... To jest generalnie problemy, tak jak już mówiłem, problemy biorą się z błędów popełnianych przez ludzi. Ludzie przez nieświadomość postępują z końmi w ten sposób, że konie zaczynają się zachowywać tak, jak im dyktuje ich natura. Czyli no, skąd się bierze usztywnienie? Jak koniowi jest niedobrze, jak go coś boli, jak mu coś dokucza, jak mu coś doskwiera, to on próbuje, instynkt mu mówi, musisz się z tym uporać. Od milionów lat najlepszym sposobem na uporanie się z czymś, co dokuczało, to było uciekać. A żeby uciekać, trzeba użyć mięśni. Żeby mięśnie skutecznie zadziałały, to najpierw muszą się napiąć. Nie? Więc jak coś jest nie tak, to koń się najpierw napina i szykuje się do ucieczki. Nie zawsze może uciec, no bo ludzie wymyślili różne patenty, które mu to uniemożliwiają. Nie? Łapią go tam, wsadzą mu pół kilo żelaza do pyska, trzymają. Nie radzą mu uciec, ale on jest cały czas przygotowany do tego, więc jest sztywny, spięty, a z czasem ta sztywność już się przeradza po prostu w rzecz taką, że koń zmienia swoje ciało, zmienia sposób poruszania się, zaczyna się poruszać w nienaturalny sposób. Wszystko jest poblokowane, wszystko jest pospinane i nagle ludzie się budzą z przysłowiową ręką w nocniku i szukają, dzwonią do fizjoterapeuty, żeby przyjechał i rozluźnił konia masażem albo coś jeszcze zrobił. A nie ma lepszego masażu jak dobra jazda. Jak ktoś dobrze jeździ, to nie ma problemu z usztywnionym koniem. Jakie są według Pana cechy dobrego jeźdźca? Oj, no tych cech jest sporo. Pierwsza, myślę, bardzo podstawowa i chyba najważniejsza, to jest pokora. Jak brak pokory, to bardzo, bardzo szybko koń nauczy, bo mówi się, że konie uczą pokory, bo konie bardzo szybko udowodnią człowiekowi, że jak mu się wydawało, że już jest mądry, to wcale nieprawda, bo za chwilę się przekona, że jeszcze dużo, dużo przed nim do zrobienia. Czyli skromność, pokora, empatia, bo to są zwierzęta bardzo wrażliwe, bardzo czułe i one dobrze funkcjonują z człowiekiem, który ma takie właśnie cechy. Jest łagodny, jest przyjazny. Zachowuje się z empatią. Jak mówi, że kocha te zwierzęta, to rzeczywiście je kocha, a nie mówi, że kocha, a sprawia im ból na przykład, bo coś tam. Ktoś kiedyś powiedział, że to nie sztuka kochać konia, sztuka spowodować, by koń ciebie pokochał. No. To wtedy dopiero będzie prawdziwa miłość. No więc jest sporo. Poza tym, jak ktoś chce dobrze jeździć, to musi sobie zdać sprawę z tego, że musi popracować nad swoim wnętrzem, bo to jest bardzo ważne, bo konie są genialnymi detektorami, potrafią wychwytywać błyskawicznie nasze ego, nasze wnętrze. I nie da się, człowieka można oszukać, ja mogę przed Panem udawać kogoś innego i Pan się nie zorientuje. Koń się natychmiast zorientuje, że to jest nieprawda, że ja tylko udaję, a w środku jestem zupełnie inny. To jest jedna z cech koni. No, po drugie, ponieważ ładujemy swoje ciało na plecy koniowi i chcemy, żeby on się z tym dobrze czuł, to musimy zadbać o własną sprawność fizyczną, bo są ludzie, którzy wsiadają na konia i koń ma odczucie, jakby ktoś na niego ładował jakiś wór z kartoflami albo z kamieniami, albo jeszcze kawał betonu. No i dziwią się, że on nagle stracił ochotę do poruszania się z gracją. Więc jak chcemy, żeby koń się poruszał z gracją, to musimy zadbać o swoją sprawność, żeby siedzieć na koniu z gracją i lekko, żeby ten koń się czuł w miarę komfortowo z takim plecakiem, a nie spacyfikowany przez jakiś ciężar, który mu gniecie plecy. Czy ma Pan jakieś rady dla osób, które dopiero chciałyby wejść w to środowisko i chciałyby dopiero zacząć jeździć konno? No, podstawowa rada to dobrze się zastanowić, komu powierzają rolę bycia nauczycielem. Bo jest cała masa niestety ludzi, którzy są, jak mówiłem, już nie do końca douczeni i udają fachowców.
A z kolei łatwowierni ludzie, nie mając doświadczenia, są przekonani, że uczy ich ktoś, kto się na tym zna. No i jak się zorientują, że to jednak nie to, no to już są potem problemy, bo najtrudniej jest oduczać, czyli zwalczać przyzwyczajenia. Gdyby istniała taka ta funkcja reset, to byłoby prosto, ale tak nie jest. Więc lepiej od początku pobierać lekcje od kogoś, co do którego ma się pewność, że to jest rzeczywiście człowiek, który wie, co mówi i odpowiada za to i zna się na tym. To samo jest z końmi. Jak ktoś powierza młodego konia komuś, kto nie do końca jest przygotowany do bycia nauczycielem dla takiego konia, no to ryzykuje, że będzie miał konia źle wyszkolonego i że potem odrabianie takiego konia będzie dużo, dużo bardziej skomplikowane i nie zawsze się udaje. Czego przez te wszystkie lata nauczyły pana konie? No na pewno pokory. Jak mówię, kiedyś byłem dużo młodszy, dużo głupszy niż jestem, więc musiałem się też nauczyć parę rzeczy na własnych błędach, a ta nauka na własnych błędach kosztuje. Ale jak się potrafi z tego wyciągnąć odpowiednie wnioski, no to można to potraktować jako plus, in plus. No. No, konie uczą pokory, to mogę, jestem absolutnie tego pewien i w wielu miejscach z takim zdaniem się spotykałem. Mówił pan o treningu młodych koni. Wielu jeźdźców chce mieć wręcz młodego konia, żeby go sobie ułożyć pod siebie. No. W którym momencie możemy stwierdzić, że jesteśmy gotowi do pracy z młodym koniem? No, od dawna jest taka świadomość, wszyscy fachowcy o tym wiedzą, że na młodych koniach powinni jeździć, młode konie powinni szkolić bardzo dobrze jeżdżący ludzie. I w wielu krajach tak jest, że są eksperci od pracy z młodymi końmi. To jest podobnie jak w edukacji młodych ludzi. W pierwszych latach szkoły podstawowej nauczycielami powinni być wybitni fachowcy. Bo czym skorupka za młodu nasiąknie, też kolejne powiedzenie. I to jest specyficzna rola tego nauczyciela, który ma do czynienia z młodym organizmem, z młodym człowiekiem czy z młodym koniem, żeby go w odpowiedni sposób nauczyć. Umiejętności tam są potrzebne naprawdę spore. Ludziom się czasami wydaje, że z końmi to jest tak jak z pieskiem. Jak sobie wezmę szczeniaczka i od małego będę go tam chuchał i głaskał, to on będzie mnie kochał. Nie? Tylko przynajmniej jest może trochę prościej, chociaż nie do końca, jak się poogląda programy Cezara Milana, to też się tam można nauczyć wielu rzeczy. A szczególnie z końmi, no jak się na początku, a jeszcze konie mają niezwykłą pamięć, to jest też jedna z cech tych zwierząt. Ponoć wśród ssaków tylko słonie mają lepszą pamięć od koni. Więc wszystko, co się z koniem robi, wszystko, co robimy przy koniu czy z koniem, to jest, dla konia jest to cykl uczenia się. On świetnie zapamiętuje, więc jak go uczymy złych rzeczy, to on nie zapamiętuje. A potem się orientujemy, że nie, to było źle, no ale w końcu pamięci to już zostało. Mówię, żeby był taka opcja reset, no to fajnie, reset i od nowa, tam nic. My mu próbujemy tłumaczyć, nie, to było źle. A on pamiętał, że tak powiedzmy, to jest właśnie... Pamięć, ta wspaniała pamięć jest wielkim, że tak powiem, plusem, bo umiejętnie wykorzystując to, można osiągnąć niezwykłe rezultaty. Ale z drugiej strony jest też taka broń upieczna, że postępował w niewłaściwy sposób, to koniec będzie zapamiętał rzeczy, których nie powinien.